Budujemy Sportowy Kraków, Anna Kozińska, kłaniam się nisko i witam jesienią. Latem sporo działo się w stolicy Małopolski, mogliśmy tutaj dopingować, oglądać i podziwiać sport wyczynowy w absolutnie najlepszym wydaniu. A co w październiku? Spokojnie, sportowych emocji nie zabraknie. Już niedługo w Tauron Arenie Kraków dopingować będziemy biegaczy, którzy tutaj zakończą półmaraton, a wcześniej wydarzenie wyjątkowe, które szczególnie pokochali uczestnicy, Bieg Trzech Kopców. Startujemy już niedługo, bo 3 października. Biegacze zacierają ręce w Krakowie. Znów można startować w wydarzeniach biegowych. Najpierw rywalizacja na trasie, o którą trudno w dużym mieście, no bo kto inny, jak nie stolica Małopolski, może pochwalić się takim ukształtowaniem terenu. Trzy kopce w centrum miasta, warto to wykorzystać. 2000 biegaczy już niedługo ustawi się na starcie górskiego, krakowskiego biegu. Wszyscy czekają z niecierpliwością na to, żeby pobiec 13 km między trzema kopcami. Start jest na kopcu Krakusa, później jest kopiec Kościuszki, a na końcu meta na kopcu Piłsudskiego. Wspaniała trasa, malownicza, kolorowa, tradycyjnie kładka Bernatka, oczywiście Bulwar Wiślany i piękny widok na Wawel. Także zapraszamy. 14. Bieg Trzech Kopców to pierwsza impreza biegowa od pandemii. 2 tygodnie później w Krakowie znowu będzie można rywalizować, tym razem na dłuższym dystansie. Tegoroczny półmaraton królewski, który odbędzie się 17 października, odbywa się pod hasłem na dłuższą metę. No chcemy tutaj podkreślić nasze relacje z biegaczami, że jesteśmy razem, wciąż razem na dobre i na złe. Przetrwaliśmy ciężki czas pandemii, a teraz znów razem biegniemy. Limit to 5000 uczestników. Do 6 października są zapisy. Myślę, że takie biegi masowe są świetną okazją, żeby spędzić aktywnie czas ze znajomymi, z grupą ludzi, którzy cieszą się aktywnością fizyczną. Możemy na tych szczególnych biegach również zwiedzić trochę Krakowa, zobaczyć bardzo malowniczo jego części, więc tym bardziej myślę, że warto. Chętnych na listach startowych nie brakuje, ale żeby sportowców nie brakowało i w przyszłości, należy stworzyć najlepsze warunki do rozwoju. Zarząd infrastruktury sportowej dba o poprawę kondycji i zdrowia mieszkańców. Od kilku miesięcy każdy chętny może brać udział w akcji Trenuj w Krakowie. Pod okiem doświadczonej kadry AZS-u AWF Masters niektórzy już poprawili technikę biegu, inni aktywnie spędzili czas z najmłodszymi lub wybrali się na Nordic Walking. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, a udział w nich jest bezpłatny. To bardzo dobre treningi, które na pewno wzmacniają, poprawiają technikę biegu. Bardzo polecam wszystkim, jeżeli ktoś chciałby dołączyć, bo naprawdę super sprawa. Łatwiej się biega, mniej wysiłku trzeba wkładać w bieg, żeby uzyskać określony wynik. Warto się do tych biegów przygotować. Przygotowania nie muszą być jakieś szczególnie długie, ale na pewno warto pobiegać przez przynajmniej 2 miesiące przed takim startem. I tutaj ważna jest regularność. Myślę, że przynajmniej 2 treningi w tygodniu. W ramach miejskiej kampanii Kraków w formie dbamy o formę i aktywność wszystkich mieszkańców, czyli dzieci, młodzieży, rolkarzy, wszystkich tych, którzy kochają Nordic Walking i którzy kochają bieganie. Zarząd infrastruktury sportowej dba o zdrowie i wpływa na zdrowie, a skoro o pływaniu mowa, to przenosimy się na basen. Wizja idealna zakłada, by w każdej dzielnicy mieszkańcy mieli dostęp do takich obiektów. W trakcie realizacji jest teraz pływalnia przy szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 144 na osiedlu Bohaterów Września. W planach kolejne 4, w tym basen olimpijski przy Zespole Szkół Łączności. Ostatnim oddanym kompleksem jest przystań na Eisenberga. Piękny obiekt, piękny basen. Zapraszamy wszystkich Krakowian. To wszystko już działa, to wszystko funkcjonuje. Od 6 do 23 można tam robić prawie wszystko tak, aby się zrelaksować, aby rzeczywiście odpocząć. Pływalni będzie więcej, podobnie jak nowoczesnych kompleksów. Kolejną perełką na mapie Krakowa ma być całoroczny ośrodek sportów zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ulic Lipskiej i Myśliwskiej. Tam do Państwa dyspozycji będą m.in. 2 sztuczne lodowiska, strefa fitness, oświetlona igielitowa górka dla początkujących narciarzy, trasy biegowe i plac do jazdy na deskorolkach i rolkach. Otwarliśmy przetarg, mam nadzieję, że oferty, które wpłynęły, są ważne i w tym roku bijemy łopatę, aby znowu za 2 lata móc otworzyć najpiękniejszy chyba obiekt w Krakowie. O kolejnych ambitnych projektach Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz o rywalizacji biegaczy opowiemy w kolejnym odcinku Budujemy Sportowy Kraków. Do zobaczenia w październiku.